Powiem tak, ostatni klub to była Legionowia, Legionowo. Z nią wywalczałam awans do Euroligi. Tam też spędziłam ostatni sezon. No i tak się złożyło, że zainteresowanie klubu z Ostrowca było na tyle duże w porównaniu z innymi klubami, że zdecydowałam się na zmiany w tym sezonie i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra decyzja, a póki co wszystko na to wskazuje. To znaczy, ma to jakiś swój smaczek ogólnie, czy w ogóle walka o awans. Natomiast jeżeli jest się dobrym i klub jest na tyle zgrany, dziewczyny na boisku i każda pójdzie w ogień za kolejną, to tak naprawdę są bardzo duże szanse, że po prostu ten awans wyjdzie. Wiadomo, że na to się składają jeszcze inne czynniki, wiadomo, zdrowie przede wszystkim, dyspozycja dnia też się zdarza, że po prostu jeden dzień jest super, a drugi jest beznadziejny. No ale to jest sport drużynowy i każda musi jakby pomagać kolejnej. Na tej hali właściwie to nie, bo miałam kontuzję w tym sezonie, kiedy przyjechałyśmy tutaj grać, ale kiedyś rozmawiałam już z panem Władkiem, że graliśmy przeciwko sobie, jeżeli chodzi o Ostrowiec. Iwonę Kosierowską znam bardzo dobrze, właśnie z drugiej strony siatki tam się poznawałyśmy. A dwa lata temu w Ostrowcu, jak przyjechałyśmy jako Legionowie, to niestety miałam kontuzję, byłam wykluczona.